Siema, siema, widzu, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzionek, gdzie obejrzę coś, co mi co chwilę pisaliście, żeby przesłuchać, ale w końcu do tego wyszedł klip, no i stwierdziłem, dobra, z klipem mogę przesłuchać, bo przynajmniej z tego content jakikolwiek będzie i wiecie, jakiekolwiek jakby uszkodzenia słuchu jakbym miał, to przynajmniej za sensa z tego odcinka będę miał, żeby iść do jakiegoś specjalisty. No bo Jellyfrucik, TikToker, no taki specyficzny, taki irytujący, taki żenujący, no ale ostatnio ludzie go lubią z jakiegoś powodu. No i stwierdził, że jak go ludzie lubią i go oglądają, czy dla memu, czy nie, no to zrobi piosenkę. No i jak taki TikToker robi piosenkę, no to jest po prostu skazane na bolące uszy. Ja jestem na to gotowy, mam nadzieję, że wy też. Jeżeli nie, to wyjdźcie. Albo zostawcie lajka, to może jakkolwiek wam pomoże przesłuchać jego najnowszą piosenkę, bo wypuścił on piosenkę, która nazywa się Jellyfrucik Niunie. Tytuł brzmi bardzo dobrze, bardzo poważnie i nie mogę się doczekać, będzie super. Nie no, jest tyle rzeczy ogólnie, które w życiu byśmy mogli teraz zrobić, a my obecnie siedzimy, ty też siedzisz, nie wiem czy na kiblu, czy na biurku, czy siedzisz na sofie, czy siedzisz na ziemi, czy na gdziekolwiek. No widać, że kupuję wasz czas, nie teraz, bo mi się po prostu tego nie chce słuchać, ale moglibyśmy tyle super rzeczy robić, dotknąć trawy, a my słuchamy Jellyfrucika, w sensie jeszcze nie słuchamy, ale już słuchamy. Hejka kochani! Jakby to był challenge, filmik się kończy, gdy pojawią się dreszcze na moim ciele, to właśnie by się kończył, nie? Hejka kochani, lecimy z tym batem! Wszyscy ręce w górę! Dlaczego on tak się drze? Dlaczego on... Mam tyle pytań, tak mało odpowiedzi, bo ja totalnie nie jestem wtajemniczony w Jellyfrucika i prawdopodobnie nigdy nie będę, nie zmusicie mnie do tego, chyba że 10 tysięcy lajków tutaj będzie. nie, już powiedziałem. Ale zazwyczaj piosenki na początku są fajne, żeby tak się wczuć, takie spokojne i dopiero potem masz rozczarowanie. Ja tego się spodziewałem, a nie, że on w drugiej sekundzie już krzyczy, wszyscy wlęcie w górę, no... Najlepsze jest to, że on chyba nawet nie troluje, nie? On chyba nie troluje, on naprawdę po prostu taki jest i myśli, że to w ogóle nie jest żenujące to, co robi. Oficjalnie zostaje numer jeden hejterem Jellyfrucika, nie? Tak jak jestem Murcik Siarą, kocham Julię Żugaj i Wersow też jest super, jestem Sówką, to tutaj nie, tutaj już nie zdzierży tego. Nie jesteś sama, dzisiaj tylko tań, baw się, mamy luz. To wszystko dla was, to chyba nie lubi tych swoich obserwujących zbytnio, skoro dla nich takie rzeczy robi, nie? Ja tego najgorszemu wrogowi nie puszczał. A najlepsze jest to, że ja wierzę w to, że naprawdę jest przynajmniej jedna osoba na świecie, w Polsce, która lubi Jellyfrucika i na przykład jego piosenkę odtwarza nieironicznie. To trzeba naprawdę, ja bym taką osobę wziął i ją zbadał do jakiegoś Harvardu czy coś, bo to jest wyjątkowy mózg, że tak to ujmę. Cała sala krzyczy Jellyfruit, ogromny hałas. Że robimy szum. Ja tak sobie myślę i chciałem porównać, co może być gorszego od słuchania tej piosenki. Myślałem o na przykład takim, już zasypiacie, jest super, jest wam przyjemnie i nagle słyszycie komara nad uchem, nie? To wydaje mi się, że to nawet jest przyjemniejsze niż to jednak, więc nie potrafię nic znaleźć póki co. Może kreda o ścianę? No nie, ale to przynajmniej jest krótkie. Chyba że kredą o ścianę by ktoś przez 3 minuty mi jechał, to bym porównał do tego. Robimy szum, choć tam i mała, tu każda niunia ma się dobrze czuć. Ej, nawet o fagacie myślałem. I powiem coś chyba teraz kontrowersyjnego, ale zdecydowanie wolę słuchać muzykę fagaty niż Jellyfrucika. Wolałbym przesłuchać 5 piosenek fagaty niż tą piosenkę ponownie, a dopiero przesłuchałem je może nie wiem, 30 sekund? Ten Jellyfruit to jest trochę taki I Show Speed polski, nie? I Show Speed, na którego zasługujemy, że tak to ujmę, bo też widziałem jakieś takie jego niektóre fejkowe reakcje, że jakaś laleczka czaki za tobą i takie, wiecie, sztuczne jakieś podszoty rzeczy robione bardzo często, to tylko w sumie z tego go znam jakkolwiek. To mógł przynajmniej poprawnie wziąć jedną rzecz od I Show Speeda, czyli to, że jego piosenki faktycznie są jakkolwiek słuchalne, bo tutaj ten refren, nie wiem, co było to przed chwilą, takie pi, gdzie tylko słuchać w sumie beat, no to było najlepsze. Póki co. One kochają mój humor, za to jestem wdzięczny. Urodziłem się, by dawać wam pełno energii. Dajesz mi bardzo dużej energii, bardzo dużo energii, aż mam chęć skoczyć z krawężnika, jakby to Zebo 2018 rok powiedział, bo naprawdę, ja czuję, że złe czasy nadchodzą tutaj. Koło zatacza się. Niedługo jeszcze śmianie się z dzieci będzie, bo znów czuję taką energię, że aż mam chęć kogoś wyzywać. Pozytywne, nie lubię agresji. Dla tych, którzy odrzucili, jestem niedostępny. Wow, jeżeli ktoś ciebie odrzucił, to jesteś dla nich niedostępny? Niemożliwe. Teraz ty zgrywasz niedostępnego, ale to oni ciebie zablokowali, więc...
Boże, ja staram się tłumaczyć jakkolwiek i logikę jakokolwiek szukać jeszcze w takim czymś, nie? Baby, chociaż live'y są codziennie, moje pretty girls muszą chodzić uśmiechnięte. Yes, nie mam czasu na pretensje, możesz sobie iść, jak masz fałszywe intencje. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś tak tragicznego słuchałem i wzbudzało to we mnie tak negatywne emocje. Naprawdę, autentycznie mam chęć wyzywać kogoś. Ja nigdy tak nie mam, ja jestem największym pacyfistą tutaj. Ej, szybko odpulam frajerkę! Inne. Dzisiaj tylko na nią zerknę. Przecież nie, ja już zaczynam martwić o dzieci w internecie, nie? Wyzywają dzieci na internecie, teraz martwienie się dzieci na internecie. No bo wyobraźcie sobie, że taka młodsza osoba to ogląda i to jej autentycznie może sprać mózg, mi się wydaje, nie? Że oni jakby będą naśladować go i też będą tak się zachowywać. A mi się wydaje, że on udaje. Musi udawać, prawda? Tylko na nią zerknę. Pozytywny web, nic więcej. To Jerry Frost! I ja śmiem na przykład takie piosenki Gen Z słuchać i jeszcze jakkolwiek je krytykować. Wybaczcie mi, Gen Z, naprawdę, przepraszam. To człowiek nie docenia to, co masz, dopóki tego nie straci lub zobaczy coś gorszego, coś naprawdę mrocznego, coś naprawdę tragicznego. Nie jesteś sama, dzisiaj tylko tań, baw się, mamy luz. To wszystko dla was, i cała sala krzyczy Jelly Fruit. Jakby coś, to obstawiam, że te osoby, które są koło niego i udają, że do tego tańczą jakkolwiek i się bujają, to po prostu są osobami, które są tak zwanymi liczami, czyli wiedzą, że mogą na przykład wystąpić na teledysku Jelly Fruita i zdobyć jakikolwiek fame i dlatego tam są. Nie wierzę w to, że oni naprawdę się do tego bujają. Przecież nawet Palion tworzy dobrą muzykę, no. W porównaniu do tego oczywiście. Proszę tego nie wycinać spoza kontekstu. Ogromny hałas, każdy wie, że robimy szum. Od nami mała, tu każda nunia ma się dobrze czuć. Najgorsze jest to, że ta piosenka jest tak zła, że aż ma jakby potencjał na bycie wiralem przez to, że jest taka zła. Bo często jak ktoś robi bardzo tragiczną piosenkę, to potem wiraluje losowo i potem staje się takim memem. I wydaje mi się, że jest możliwość, że na przykład za miesiąc zobaczymy Łatwo Ganga, który robi na przykład stream charytatywny i za każdą złotówkę słucha, nie wiem, jedną sekundę więcej Jelly Fruita Nunie. Wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe. Nawet już nie będę wspominał o tym, że to mi jakąś piosenkę bardzo przypomina i nawet no, jedyna część, która jest jakkolwiek słuchalna w tej całej piosence, znaczy słuchalna, no, to jest inna skala po prostu, tak? Ja na wszystko teraz inaczej patrzę. Mam wrażenie, że na cały świat teraz będę patrzył inaczej po tej piosence, przez to, co się wydarzyło ze mną i moimi uszami przez te ostatnie parę minut. Mają mnie za ikonę, odpalamy ploty streamowane telefonem. Ja myślałem, że to koniec. Ja myślałem, że to koniec. Już miałem dziękować i się cieszyć, że wow, najlepszy moment, czyli koniec. Haha, żarcik, wiecie. Już byłem gotowy na to. A to się nie kończy. On ma kolejny wers. Ej, dzisiaj noc poza domem. Z moimi fankami foty są robione. On jeszcze mówi, że ma fanki. To jest ten typ gwiazdy, nie? Ja mam fanki. Fani. Moi fani, zostawcie mi lajki. Moi fani. Zostawcie suba. Leci im dziewuchy, tylko nałożę podkład. Pokazuj ruchy, przetańczymy całą noc, tak. Uśmiechy na twarze, to jest sprawa bardzo prosta. Świat kolorowy, jakbym namalował obraz. Możecie skończyć z tym Jelly Fruitem, proszę, bo po prostu ludzie go napędzają. Jeżeli nawet go ironicznie oglądacie, to idzie w złą stronę, widzowie. To jest jak wirus. Ty jesteś piękna. Serio? Nawet no make-up. Oj, tu jakieś fajne może wartości wyciągnąć, cokolwiek pozytywnego z tego wszystkiego, czyli to, że mówi, wyglądasz pięknie nawet bez make-upu, pomimo tego, że nigdy w życiu cię nie widział i ci tak mówi po prostu, żeby być miłym czy coś. Moja królewna. Bez CBS-ka. Bez co? Czekaj, jeszcze raz. Bez CBS-ka. CBS-ka? Ja dobrze słyszę? Dlaczego na jakieś CBS-ka świat? Co to jest? To jest zbyt młodzieżowe, widzowie. Ja za stary jestem na takie rzeczy. Bez CBS-ka. A już chciałem pochwalić, że fajna piosenka... Znaczy, chodzi mi o to, że fajna piosenka pod tym względem, że rozumiem każde słowo. Niestety. I nawet napisów nie było potrzebnych, no bo przynajmniej jakkolwiek wyraźnie on tutaj śpiewa. Tak wyraźnie, że mi się to będzie śniło po nocach teraz. Ale nie, jednak nie, tego nie zrozumiałem, co on tam powiedział. Nie jesteś sama, dzisiaj tylko tańcz, baw się, mamy.
CDN, czyli że jeszcze ciąg dalszy nastąpi, tak? Że jeszcze będą jakieś piosenki. Jeszcze powiesz, że będzie jakiś album, trasa koncertowa typowo, to jest najlepsza forma teraz dojania pieniędzy ze swoich fanów. No nie, no po co ty to robisz, człowieku? On nawet widziałem u Prostracji, widziałem u Sum Comment, że on nawet wypuścił książkę teraz, żeby zmonetyzować ten swój cały fame, swoje 5 minut i tak dalej. Książkę, na której na przykład 50% stron to jest po prostu jego morda na całą książkę, w sensie na całą stronę. No, dlaczego to istnieje? Nie, naprawdę, trzeba to przed tym jak złoży jaja, naprawdę. Trzeba, nie, dobra, jest nisza, ktoś go lubi, super, trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie, niech sobie tworzy, na pewno ktoś go będzie lubił, super, ja też bardzo lubię. No nie, po prostu, nie trafia w moje gusta, ale na pewno w kogoś trafi. Nie, no nie wierzę, w kogoś trafia. Czemu wy go oglądacie? Wytłumaczcie mi, proszę. Ja się czuję jak taki boomer, słuchając takiego czegoś i widząc, że jest połowa lajków pod tym klipem, nie? Jestem po prostu w szoku. I oficjalnie jestem numer jeden hejterem Jelly Frucika i to się prędko nie zmieni.